tym momencie mamy inny, nie będzie teraz wykład, będą pytania i odpowiedzi. Mamy tutaj przed sobą magister farmacji, naturoterapeutka Barbara Kazana. Wielkie brawa. I tak jak wspomniałem, będziemy zadawać pytania dotyczące zdrowia. Kto chce zadać pytanie, rączka do góry, podchodzę z mikrofonem. Ale za chwileczkę. Ale za chwileczkę właśnie, bo tutaj będzie krótki wstęp. Także oddaję już głos. Oddaję głos. Dziękuję. Kochani ludzie, dzisiaj będzie to, co najbardziej lubicie, czyli odpowiedzi na wasze pytania dotyczące spraw zdrowotnych. Wiem, że to zawsze państwa najbardziej interesuje, a postaram się króciutko odpowiedzieć, chociaż tak nakierować państwa na te, jak to mówią, właściwe tory. No ale żeby jakoś tam zacząć, bo każdy prelegent musi jakoś zacząć, to chciałam wam coś na początek zacytować. Prosimy o ciszę. Więc proszę państwa, cytat, to nie moje słowa, posłuchajcie chwileczkę. Wiele mówi się u was o opiece zdrowotnej albo o profilaktyce. Szczerze mówiąc, nie widzę tam nic zdrowego. Wasz system opieki zdrowotnej i stojąca za nim filozofia same są chore. Widać to szczególnie na przykładzie lekarzy. Wielu lekarzy zachowuje się tak, jakby byli połączeniem dyrektora banku z rzeźnikiem. Wielu z nich chodzi przede wszystkim o pieniądze. Poważanie i posiadanie wystarczającej ilości czasu na hobby albo na robienie kariery. Pacjenci stoją dopiero na ostatnim miejscu. W wypadkach takich lekarzy nie ma w ogóle mowy o duchu ofiarności, o służbie bliźniemu czy o miłości. Straszne, że ludzie ci mają tak wiele do powiedzenia. Dlatego też nic dziwnego, że pracują oni w domach chorych. Po niemiecku Krankenhaus, a nie w domach zdrowia. Tym, czego brakuje w wielu krajach zachodnich, jest miłość. Szczególnie w Niemczech szeroko rozpowszechniło się wyobrażenie, że miłość można zastąpić wydajnością i sprawnością. Jest to tak samo chybione, jak usiłowanie przywrócenia do życia umarłego poprzez zachęcanie go, żeby wstał. Zamiast usiłować zastąpić miłość przez wydajność, lekarze powinni raczej nauczyć się, że choroba przedstawia sobą niedostatek miłości. Chorzy ludzie potrzebują miłości, zrozumienia i wsparcia. Lekarze będą mogli naprawdę pomóc swoim pacjentom tylko wtedy, gdy to pojmą. Muszą oni jednak zrozumieć, że zastępowanie miłości wiedzą techniczną przypomina montowanie do samochodu fantastycznej skrzyni biegów, ale jednocześnie zapominanie o silniku. Bez miłości i odniesienia do Boga nie może być uzdrowienia. Środki techniczne, jakby nie były wyrafinowane, nie mogą wyleczyć, a jedynie odsunąć chorobę. Lekarze powinni to zrozumieć. Im szybciej, tym lepiej, bo przyjdzie czas, że będą musieli się tego nauczyć. Kto jest autorem tych słów i z jakiej one pochodzą książki, to już zostawiam państwu, to będzie dla was zagadka. Ale oczywiście wierzę, że nasi niezawodni internauci zaraz w komentarzach powiedzą, z jakiej to książki, albo czyje to są słowa, jaki to cytat. A tak od siebie jeszcze dodam, że wy, lekarze, mimo swych ogromnych zarobków, zwłaszcza w tej chwili ogromnych, jesteście bardzo, bardzo biedni. I bardzo wam współczuję. Znajdujecie się bowiem w głębokiej czarnej dziurze, wypełnionej śmierdzącym szlamem. I każda złotówka zarobiona w ten sposób, jak to właśnie teraz zarabiacie, na tych procedurach albo na tych zaniechaniach, każda złotówka jest jak kilogram ołowiu uwiązany do waszych nóg. Im więcej tych złotówek, tym większe obciążenie, tym bardziej ciągną one z was w głąb tej czarnej, śmierdzącej otchłani. Ale jest jeszcze dla was nadzieja. Jest dla was nadzieja, dlatego że w tej otchłani, w tej dziurze jest jeszcze dno, od którego możecie się odbić. I jest jeszcze tam wstawiona drabina, po której możecie wyjść w górę, do światła. Ale to już jest ostatnia chwila, najostatniejszy moment. Bo już za momencik, za chwileczkę, to dno zostanie usunięte, a drabina zabrana.
I wtedy, gdy już będziecie spadać w tą otchłań, w głąb tej śmierdzącej czeluści, ze zdumieniem zauważycie, że ci, którzy wydawali wam te haniebne polecenia, żebyście krzywdzili swoich braci, to są właśnie ci, którzy wbiją sztylet w wasze plecy. A teraz, proszę państwa, postaram się w miarę swoich możliwości i swojej najlepszej wiedzy odpowiedzieć na pytania o wasze sprawy zdrowotne, także nie wahajcie się, zadawajcie do mikrofonu, a ja będę odpowiadała. Proszę bardzo. Dzień dobry. Ja chciałam zapytać, jak można wspomóc się przy problemie osteoporozy, która wyniknęła, załóżmy, po roku od złamania tak zwanego trójkostkowego w stawie skokowym, bo przedtem był przez ileś tam lat, utrzymywał się poziom osteopenii, a w tej chwili od roku, znaczy po roku zrobiłam badanie gęstości kości, no i wyszło tam 25% ubytku teraz. I mimo, że na przykład no, suplementuje się witaminą D3 z K2, może mniej, nie suplementowałam się wapniem jakoś tak, a okazało się, że no, ta struktura kości w tej chwili no, jest jaka jest. Co powinnam, na co powinnam zwrócić uwagę? Poziom witaminy D3 w okresie letnim był około 70 kilku procent. Bardzo proszę. Proszę państwa, osteoporoza jest całkowicie uleczalna. Wielkim błędem jest przyjmowanie suplementów zawierających wapń i jedzenie i spożywanie nadmiernej ilości wapnia. Ludzie niestety nie wiedzą i żaden lekarz im o tym nie powie, że osteoporoza jest spowodowana brakiem boru. Boru, takiego pierwiastka. To boru brakuje ludziom chorym na osteoporozę. Dlaczego? Dlatego trzeba zrobić solidną kurację borem i magnezem. Jak to zrobić? Nagrałam dla państwa obszerny wykład pod tytułem Bor daje w kość. I ten wykład, 3 odcinki tego wykładu możecie znaleźć na moim kanale na YouTubie. YouTube Barbara Kazana Naturoterapia. Tam opowiadałam, jak sobie samodzielnie zrobić roztwór, który będzie zawierał bor. Robi się to po prostu z boraksu. Musi to być boraks, czyli tetraboran disodowy, 10-wodny, czysty do analiz. I dokładny przepis, jak wykonać sobie taki preparat do zażywania, znajdziecie właśnie w tym filmie. Bor daje w kość. Do tego koniecznie trzeba suplementować magnez, ale w odpowiedniej formie, dlatego że nie każdy magnez się wchłania. Preparaty apteczne nie wchłaniają się nawet w 20-30%. To jest do niczego. Także co się wchłania, co jest całkowicie przyswajalne? Chlorek magnezu, proszę państwa. Chlorek magnezu, bo on jest w wodzie morskiej, w wodzie oceanicznej. Pozyskuje się go właśnie z tej soli morskiej. Więc chlorek magnezu, czysty do analiz, 6-wodny, też kupujemy sobie w postaci takiego proszku białego. To musi być kryształki, czyściutkie białe kryształki. Nie taki w formie płatków, bo on jest do kąpieli, on nie jest czysty. A ten do spożywania, do zrobienia roztworu musi być czysty. Czysty do analiz, czyli nie zawiera żadnych innych domieszek. I z tego sobie robimy według przepisu, który też jest podany podczas tego filmu. Wszystko pokazywałam, jak to zrobić i jak to dawkować. Jak już mamy te dwa preparaty, czyli boraks i chlorek magnezu, to je zażywamy regularnie. I podczas tego procesu oczyszczania wapń zostaje uwalniany z tych miejsc, gdzie te zwapnienia są w organizmie, a są one niepotrzebne, dlatego że wapń powinien być u nas tylko w kościach, w zębach i oczywiście wolne jony wapnia do komunikacji międzykomórkowej. I poza tym nigdzie. Bo jeżeli nam się odkłada już wapń w tętnicach, to już wapniejemy. Stajemy się starymi wapniakami. Tam wapnia być nie może. Tak samo w stawach. Tam powinna być maść stawowa, chrząstka stawowa, ale nie wapń. Jak już stawy nam wapnieją, trzeszczą nam kolana, to już jest najwyższy czas, żeby tą kurację rozpocząć. Także jak będzie pani suplementować bor i magnez, a do tego jeszcze przyjmować witaminę C w dawkach terapeutycznych, czyli nie mniej niż 10 gramów dziennie, gramów, powtarzam, w dawkach podzielonych, to oczywiście ta osteoporoza się cofnie i będzie pani znowu sprawna.
Dzień dobry, pani Barbaro. Dzwoniłam dwa razy do pani, rozmawiałyśmy, ale mam jeszcze takie wątpliwości, ponieważ mój wnuczek zachorował na cukrzycę. A ile wnuczek ma lat? 9. A kiedy zachorował? No, po szczepionce MMR, tak się nazywa. Zaraz to było, dosłownie, nie wiem, 1 czy 2 dni i on nagle nie wiadomo z jakiej przyczyny. No jak nie wiadomo z jakiej przyczyny? No właśnie tak się... Przed chwilą sama tak pani tą przyczynę wymieniła. Tak, ale tak by się właśnie wydawało, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak. I teraz moja córka jest oczywiście bardzo świadoma tego, co się wydarzyło. Teraz jest tak, świadoma, tak? Tak. Ponieważ i tak są sprzeczne informacje wszędzie na internecie. Można tak przeczytać, można tak. Przeciwnicy i zwolennicy. To co, żeby nie przedłużać, to może tak. Ja już od razu opowiem. Pani dobrze? Barbaro, odpowiem. Chodzi o to, że on ma powiększoną wątrobę w jednej części. Tak. Trzustka sprawna w jakiejś tam niewielkiej części. Jak go najlepiej oczyścić z tego, żeby mu nie zaszkodzić? Proszę państwa, już wielokrotnie mówiłam, szczepienia nigdy nie były dobrodziejstwem naszych dzieci. Są one przekleństwem dzieci i całych rodzin, bo cierpią całe rodziny. Nawet kiedyś pamiętam, jak tam szydercy w internecie wyśmiewali się i mówili tak, tak, wszystko przez szczepienia, rozwody pewnie też przez szczepienia. A powiem państwu, że tak, rozwody też przez szczepienia. Dlatego, że jak dziecko mają młodzi rodzice cudownego, zdrowego synka, póki on jest cudowny, zdrowy, można z nim pograć w piłkę, to jest wszystko w porządku, ale jak nagle z dziecka zdrowego stanie się dziecko po prostu niesprawne, zupełnie niesprawne, z 10-20 atakami padaczki dziennie, to nagle tatuś się ulatnia. Także bywają i takie przypadki. Nie mówię, że zawsze, nie? Czasami mamusia się ulatnia. Po prostu nie mają siły, nie mają tyle siły w sobie, żeby wytrzymać opiekę nad tak ciężko chorym dzieckiem. A że stało się to po szczepieniu, to oni już wiedzą, tylko że po fakcie. Także szczepionka, proszę pani, MMR, to jest jedna z najgorszych. No dobrze, że tylko cukrzycę wywołała, bo u większości dzieci po tej szczepionce występuje autyzm. Teraz już mamy przypadek jedno dziecko na 68 jest autystyczne, wiecie? A zobaczcie, ile to było przed wynalezieniem szczepionki MMR. No ale nic, nie tylko ta szczepionka. Te szczepionki, które dostają dzieci zaraz po urodzeniu, czyli właśnie szczepionka WZWB i gruźlica, szczepienie gruźlicą, też powodują ciężkie choroby. Już po szczepionce WZWB dzieci, już takie maleństwa, dwulatki już też chorują na cukrzycę. Także co teraz zrobić? No troszeczkę muszę powiedzieć, że za późno nastąpiło to przebudzenie pani córki, dlatego że im mniejsze dziecko, tym łatwiej je z tego wyciągnąć. I tutaj będzie nam pomocna książka doktora Tinusa Smitha. Tinus Smith był lekarzem holenderskim. Ta książka, Pokonaj autyzm i choroby neurologiczne, nie dotyczy tylko autyzmu. To jest książka, która pokazuje nam, jak samodzielnie, albo pod, no najlepiej byłoby pod kontrolą, pod prowadzeniem dobrego, znającego się na rzeczy lekarza homeopaty, wyciągnąć dziecko z tych powikłań poszczepiennych. I dzieci całkowicie zdrowieją. Sam dr Tinus Smith wyciągnął z najcięższych chorób tysiące dzieci. Tysiące. Nawet były to glejaki i inne bardzo, bardzo ciężkie choroby. Także proszę przeczytać tą książkę. Ta książka to jest inaczej nowoczesne oczyszczanie z toksyn. I tu jest cała metoda oczyszczania dzieci uszkodzonych po szczepieniach przekazana. Oczywiście, jeżeli zmiany już nie są tak zaawansowane, że są po prostu nieodwracalne, no, ale można liczyć na to, że organizm dziecka bardzo pięknie się regeneruje i wszystko wróci do normy po oczyszczeniu. Basiu, ja mam pytanie odnośnie torbieli na nerkach. Jak można sobie pomóc? Trzeba znaleźć przyczynę tych torbieli. Najczęstszą przyczyną wszystkich guzów cyst torbieli są obecne w organizmie pasożyty. Pasożyty. Najczęściej jest to przywra. Nie chodzi o postać dorosłą. Też jak państwo się już interesują tym, to wiecie, że ja już mam nagranych parę takich wykładów. Najdłuższy wykład i taki najbardziej wyczerpujący o przywrach to jest pasożyty przyczyną chorób przewlekłych i w cudzysłowie nieuleczalnych. Ten wykład ma 3 odcinki i tam dokładnie zreferowałam, co się dzieje w organizmie człowieka, jak zaatakuje go, ale nie
nie rozwinie się forma dorosła tej przywry, tylko postaci rozwojowe. Jak te postaci rozwojowe, bo przywra ma 6 postaci rozwojowych. Przywra to jest robak płaski, który no, w takim najlepszym przypadku, gdyby osiadł w naszych jelitach, przywra jelitowa, no to tam osiąga dojrzałość i wydala swoje jaja. Jak żyje tylko w jelitach. Ale może się tak zdarzyć i często się tak zdarza, że w człowieku rozwija się tak zwana choroba motylicza. A jest to wtedy, gdy postaci przejściowe tej przywry, rozwojowe, opanują narządy wewnętrzne, narządy miąższowe. Najczęściej są to właśnie nerki, wątroba, trzustka, płuca, tarczyca, grasica. Macica też, jajniki, o. I jak państwo są tym zainteresowani, a powinniście, dlatego że no, teraz są takie czasy, że musimy brać sami swoje zdrowie w swoje ręce, to tutaj ta wspaniała autorka, dr Hulda Clark, nie była lekarzem, była doktorem biofizyki, opisała całą tą chorobę motyliczą i jej konsekwencje. I proszę państwa, jak się usunie pasożyty ze swojego organizmu metodą Huldy Clark, czyli jest to oczyszczanie z pasożytów narządów wewnętrznych, wszystkich narządów, nie tylko jelita, to nagle jakimś cudem, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, cysty zaczynają się zmniejszać, 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 aż całkowicie znikają. I wtedy lekarze patrzą na wynik USG. O, jak to się stało, że guz zniknął? Jak to się stało, że torbiel zniknęła, cysta zniknęła? Prosta sprawa. Oczyszczenie organizmu z pasożytów, ale właśnie metodą Huldy Clark. I radziłabym na wstępie zrobić taką dwudniową kurację, którą ja roboczo nazywam marchewkową, czyli oczyszczanie jelit z pasożytów. To jest bardzo prosta dwudniowa kuracja, też jest opisana u mnie na moim kanale na YouTubie. Macie cały filmik. W takiej książeczce porady naturoterapeutki macie ostatni rozdział, tam jest krok po kroku, jak tą kurację wykonać. Każdy może zrobić, nawet 3-letnie dzieci. I od tego możemy zacząć. Po 2 tygodniach można powtórzyć całą kurację, a potem już w międzyczasie, po przeczytaniu oczywiście książki Huldy Clark, zrobić sobie całą kurację, czyli oczyszczanie narządów wewnętrznych z pasożytów. Jeżeli do tego dołożymy jeszcze okłady z oleju rycynowego na chory narząd, no to mamy, jak to mówią, pozamiatane, czyli przywra zginie, a guzy, cysty i torbiele samoistnie się rozłożą. Proszę pana, zaper jest integralną częścią całej kuracji Huldy Clark, także sam zaper to jest za mało. Natomiast cała kuracja oczywiście tak. I oczywiście zaper musi być, dlatego że bez zapera nie ma kuracji Huldy Clark, a sam zaper to nie jest kuracja Huldy Clark. Dobry wieczór. Dobry Mam wieczór. Takie pytanie właśnie odnośnie tej terapii oczyszczającej. Czy jeżeli jestem już po tej terapii przeciwpasożytniczej i teraz mam zacząć tą jakby nerkową, czy to musi iść wszystko po kolei, czy musi być nerkowa 3 tygodnie i później co 2 tygodnie wątroba, czy można na przykład, nie wiem, raz zrobić wątrobę, zacząć nerki, później te nerki są po 2 tygodniach, trzeba zrobić tą przerwę 2 dni na nerki, na wątrobę. Można to jakoś mieszać, czy to musi po prostu... Tak, już pani odpowiadam. Największy sens, to tak powiem z mojej praktyki, dlatego że od wielu, wielu lat, już kilkanaście lat przeprowadzam ludzi przez tą terapię i organizuję też takie szkolenia, gdzie ludzie się uczą samodzielnie robić tą kurację. Oczywiście uważam, że każdy, kto się postara, może to zrobić sobie samodzielnie i znam wielu ludzi, którzy bez żadnej pomocy, tylko po przeczytaniu tej książki, a ją naprawdę trzeba przeczytać uważnie, strona po stronie. To nie można tutaj żadnych wyjątków robić. Więc po przeczytaniu tej książki można sobie samodzielnie zrobić tą kurację. I teraz jak to technicznie rozwiązać, żeby miało sens? Więc ludzie, którzy nie mają obrzęków, choroby sercowo-naczyniowej, nie muszą robić tej 6-tygodniowej kuracji oczyszczającej nerki na początku. Mogą ją zrobić później, jak znajdą na to czas, bo ta kuracja rzeczywiście jest długa i jest najbardziej skomplikowana z tych wszystkich kuracji, chociaż czy ja wiem, czy taka skomplikowana, ja ją przeanalizowałam i opisałam to państwu. Niedługo ukaże się chyba 4. już almanach miesięcznika Zdrowie bez leków i tam właśnie jest cała moja analiza dotycząca tej kuracji Huldy Clark, jak to sobie samodzielnie zrobić. Więc po przeanalizowaniu stwierdzam, że nie jest to trudne i tam państwu takie właśnie podpowiedzi dałam. No ale zanim jeszcze to przeczytacie, to można to zrobić tak. Najpierw powinno być 3-tygodniowe wprowadzenie, zanim w ogóle zrobimy sobie tą kurację. I podczas tego wprowadzenia trzeba koniecznie uziemiać się przez chodzenie boso po trawie i deptać po ogrzanych kamieniach, czyli robić akupresurę stóp. A to właśnie po to, żeby rozmasować receptory nerek, dróg moczowych, pęcherza,
żeby pobudzić te narządy wydalnicze do wzmożonej pracy. Dlatego, że podczas kuracji są takie duże ilości toksyn pochodzących z rozpadających się ciał martwych pasożytów, że nerki i wątroba mogą sobie nie poradzić. I dlatego właśnie jest to przygotowanie. Także ludzie, którzy mają taki problem, chorobę sercowo-naczyniową, obrzęki, problemy z nerkami wieloletnie, to powinni od tej kuracji rzeczywiście zacząć. Natomiast wszyscy pozostali, wystarczy, że będą deptać po ogrzanych kamieniach, rozmasują te receptory, pobudzą nerki, jelita, wątrobę do pracy, bo receptory nerek, jelit, wątroby są na podeszwach stóp. Więc to deptanie po ogrzanych kamieniach, po takiej samodzielnie zrobionej macie z otoczaków, już poprawi pracę tych narządów i wszystko będzie dobrze. I później robimy właśnie tą kurację, oczyszczanie jelit. Za 2 tygodnie jeszcze raz oczyszczanie jelit. Później oczyszczanie narządów wewnętrznych metodą Huldy-Clark. Następnie 2-dniowa kuracja, oczyszczanie wątroby, czyli właściwie oczyszczanie przewodów żółciowych, bo to nie jest oczyszczanie wątroby, tylko przewodów żółciowych. Tam wychodzą złogi, które tkwią w przewodach żółciowych, takie gliniaste. Następnie można zrobić sobie na przykład oczyszczanie z pozostałych patogenów, a więc metali, z bromu, z fluoru i z innych świństw, kroplami jodowymi, 5-procentowymi. I potem znowu zrobić oczyszczanie wątroby. I wtedy to ma sens. Także ja bym taką kolejność zalecała. Dzień dobry. Ja bym chciała zapytać, czy mogłabym się suplementować, jeżeli chodzi o zeszczepniające zapalenie stawów kręgosłupa i niedoczynność tarczycy? Tu proszę pani, to nie chodzi o suplementację. Pani musi odnaleźć przyczynę tej choroby. Kogo to dotyczy, to zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa? Mnie. No to czy pani odnalazła przyczynę swojej choroby? Tak. To słucham. Wolałabym o tym nie mówić teraz. No to może, ponieważ to jest taki wykład dla wielu ludzi, chciałam, żeby oni się dowiedzieli, to może ja zadam takie pytanie. Czy pani miała plomby amalgamatowe w zębach? Nie. Nigdy? Nie. Czy pani miała lub ma kanałowo leczone zęby? Tak. Ile? 2. I one tkwią w pani jamie ustnej, tak? Tak. I pani nie wie, że to jest przyczyna zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa? Nie, nie wiem. No to ja pani właśnie mówię. To jest właśnie prawdziwa przyczyna. Proszę się dowiedzieć. Mówię o tym na każdym wykładzie. Nie tylko ja o tym mówię. Wielu świadomych dentystów, wielu świadomych lekarzy o tym mówi. Proszę państwa, to są trupy. Trupy w waszym ciele. Kto utrzymuje trupa w swoim ciele, może liczyć tylko na trupi jad, na gangrenę, na zgorzel, na torbiele. Tam pod tymi zębami znajdują się kilometry kanalików, w których żyją bardzo zjadliwe, zmutowane bakterie. W każdej chwili, jak pani gryzie pokarm, to pani wpompowuje te bakterie i inne drobne ustroje chorobotwórcze, które tam żyją, do swojej krwi. I krew roznosi je tam, gdzie jest u pani najsłabsze ogniwo. Jeżeli to są stawy, to ma pani właśnie takie objawy, czyli tą chorobę. Podobnie jest z tarczycą. Jak pani przeanalizuje, które to są zęby i za jakie narządy one odpowiadają, bo każdy ząb jest jakby połączony taką drogą, można powiedzieć nerwową, krwionośną, z pewnym określonym narządem, to zobaczy pani, że to są właśnie te dwa zęby. Że to są właśnie te zęby i te narządy. Jest bardzo ciekawy film w internecie, ma tytuł Jeśli kogoś kochasz, trzymaj go z dala od dentysty. I w tym filmie lekarz medycyny opowiada właśnie o tym powiązaniu zębów, martwych zębów albo plomb amalgamatowych z poszczególnymi narządami. Obejrzyjcie sobie, bo jest bardzo pouczający. Lekarze też o tym wiedzą. Nie wszyscy, dla niektórych to jest zupełnie czarna magia. Wielu dentystów też o tym wie. Siedzą cicho, bo im zagrożono odebraniem prawa wykonywania zawodu, ale wiedzą o tym. I dentyści holistyczni, biologiczni, tacy dentyści, jakim był dr Hal Huggins, amerykański dentysta, któremu właśnie odebrano, w latach 70. to było, odebrano mu prawo wykonywania zawodu za to, że mówił otwarcie i odważnie o tym, że plomby amalgamatowe i kanałowo leczone zęby są przyczyną najcięższych chorób. Raka, zawału serca, właśnie chorób stawów przewlekłych, chorób tarczycy i tak zwanych chorób autoimmunologicznych. Także jak pani usunie przyczynę, to dopiero będzie można mówić o terapii. Do tej pory nic nie pomoże. To mogę pani powiedzieć z doświadczenia. A znam też ludzi, którzy usunęli te zęby martwe i jak to można powiedzieć, wstali z martwych. Bo to już byli ludzie właściwie praktycznie jedną nogą na drugim świecie. I kiedyś na naszym spotkaniu w Małkowie właśnie była pani, która dała takie świadectwo.
Przyjechała pokazać się, że żyje, a leżała po prostu z porażeniem już czterokończynowym, prawie nic nie widziała i wtedy się o tym dowiedziała. Ktoś jej puścił ten wykład właśnie o kanałowo leczonych zębach, które są przyczyną chorób i okazało się, że ona miała ich aż 8. Dziękuję. A jak pan chce wyleczyć trupa? Wyleczy się trupa? Ząb kanałowo leczony jest martwy, tak? Jest martwy? No co to jest ząb kanałowo leczony? To jest martwy ząb, zatruty, martwy. On tylko tkwi dla ozdoby. Dla ozdoby. Nie da się go już wyleczyć, to jest trup. Z trupem w jamie ustnej nie da się żyć zdrowo, przykro mi. Ja mam takie pytanie. Dzień dobry. Mam takie pytanie związane, co prawda to nie jest mój problem, ale problem mojej mamy, mianowicie rwa kulszowa. I jak można byłoby ten problem rozwiązać? To jest bardzo proste rozwiązanie. Trzeba pójść na wizytę do dobrego osteopaty. Osteopata to jest ktoś więcej niż fizjoterapeuta. To jest człowiek, który własnymi rękami tak pięknie ustawi kręgi kręgosłupa, że usunie ten ucisk na nerw odchodzący od rdzenia w tej części właśnie lędźwiowej. I jak to się zrobi, to mama będzie miała wiele lat spokoju. Dopóki tam nie podźwignie czegoś, nie popchnie czegoś, nie wstanie nieumiejętnie, przepraszam, będzie święty spokój. Dlatego, że przyczyną jest właśnie to, że dwa kręgi przesunęły się, ścisnęły nerw odchodzący od rdzenia w tej części kręgosłupa i to po prostu w ten sposób wygląda. A później po ustawieniu przez dobrego osteopatę, tylko naprawdę proszę się udać do dobrego, takiego sprawdzonego, u którego byli pana znajomi i są zadowoleni. I po ustawieniu tego na miejsce warto pójść na serię masaży Breussa. Masaż Breussa to jest masaż, który opracował Rudolf Breuss. Ten od tej terapii totalnej, antyrakowej właśnie, Breussa, od jego nazwiska, on też właśnie opracował ten masaż. I do tego masażu niezbędny jest ten czerwony olej dziurawcowy, olej otrzymany z kwiatów dziurawca. Uczyłam państwa, jak to się robi. Macie filmik, możecie w czerwcu pójść sobie zrobić, czerwcu 2022. A na pewno wielu z was, wielu ma już go w swoich domach, bo zrobiliście w tym sezonie. I tym olejem właśnie masujemy cały kręgosłup, cały, bo masaż Breussa nie polega na masowaniu jednego odcinka, tylko na wymasowaniu całej długości kręgosłupa. I tym się zajmują oczywiście wykwalifikowani masażyści, ale też można się nauczyć samodzielnie. Jest taka mała książeczka, 4 proste masaże, autorstwa Zdzisława Drobnera. I tam jest właśnie ten masaż Breussa opisany. Witam. Mam jeszcze pytanie do tych zębów, to znaczy do tych trupów. Jeżeli usuniemy takiego trupa i byśmy sobie w to miejsce dali implant, jak to się ma dla naszego organizmu? No, żeby nie zostać, powiedzmy, bez. Odpowiem tak. Ponieważ jestem już posądzana o to, że jestem antykanałowcem, dlatego że posiadam prywatną klinikę dentystyczną, gdzie się wstawia implanty, jest to oczywiście nieprawda, śmieję się tylko, ale tak już takie komentarze były. Więc proszę państwa, o to trzeba zapytać dobrego, holistycznego dentysty. Są już gabinety dentystów tak zwanych biologicznych, holistycznych i tam uzyskacie naprawdę wyczerpujące informacje. A żeby wiedzieć, jak znaleźć taki gabinet, to radziłabym wam przeczytać książkę właśnie doktora Hala Hagginsa, tego dentysty. Książka ta ma tytuł "To wszystko jest w twojej głowie". Tylko tak mogę odpowiedzieć na to pytanie. Witam pani Basiu. Ja mam takie pytanie, trochę nietypowe, ale związane z całą tą konferencją. W sierpniu zachorowałam na najstraszniejszą chorobę świata, najmłodniejszą. Generalnie leczyłam się kwasami huminowymi plus suplementacja witaminą C, cynkiem. No, na rozgrzewkę na wieczór sobie zapodawałam herbatę z bimberkiem i sokiem malinowym. I jak malinowym. Pani poszło? Poszło mi świetnie, jest super, czuję się genialnie, natomiast dość szybko wrócił mi smak i węch, natomiast borykam się z takim dziwną przypadłością, ponieważ ciągle czuję dym z papierosów. I łzawią mi nawet oczy, to po prostu mi przeszkadza też w pracy. Nie palę, nigdy nie paliłam, nie pali rodzina.
Natomiast cały czas po prostu jest to strasznie uciążliwe. Może tak, tak. Mogę potwierdzić, przeszłam to samo, też byłam chora na tą straszną chorobę, rok temu dokładnie. Też się wyleczyłam w sposób naturalny i dokładnie to samo czułam co pani. U nas też nikt nie pali, a ja czułam dym papierosowy kilka razy. Jak z tego wyjść? Czy wie pani, co to jest MMS? Proszę sobie zrobić taką tygodniową kurację MMS-em. Przeczytać książkę Jim Humble. MMS, cudowny suplement mineralny XXI wieku. Proszę przeczytać, co to jest. Tutaj nie chcę tego tematu rozwijać, bo hejterzy nas zjedzą. Więc proszę sobie przeczytać, tam jest wszystko podane, jaka to substancja, na co się rozkłada, jaką spełnia rolę i po prostu sobie taką kurację zrobić. A wnętrze nosa proszę smarować kilka razy dziennie, a koniecznie na noc, maścią propolisową. Tylko tą maść proszę kupić od prawdziwego pszczelarza. Dobrze? Maść, którą robią pszczelarze. Żeby ona była prawdziwa. Dziękuję bardzo. Także wnętrze nosa głęboko smarować za pomocą swojego czystego paluszka, tego malutkiego, z obciętym paznokciem. I wnętrze nosa głęboko maścią propolisową kilka razy dziennie, a koniecznie na noc. I to wszystko szybciutko pani przejdzie. Dziękuję. Ja mam takie pytanie. Jakbym chciała zacząć suplementować jod, to czy powinnam zacząć najpierw od dawek takich oczyszczających z bromu i fluoru, jeśli nie mam żadnych chorób, no ale pewnie jestem i tak trochę zasyfiona tym wszystkim. Więc to jest, proszę pani, odwrotnie, bo suplementacja to są o wiele mniejsze dawki, a oczyszczanie to są znacznie większe dawki. Więc jeżeli pani chce się suplementować, to wystarczy, że będzie pani miała po prostu płyn Lugola, 1% roztwór jodu w jodku potasu. I tym może się pani suplementować. Książek o suplementowaniu jodu jest cała masa, chociażby książka pana Jerzego Zięby pod tytułem Ukryte terapie, tom drugi, tam jest wszystko na ten temat. A jeżeli pani już chce się oczyszczać, to bym radziła kupić książkę doktora Bronsteina, tam jest cały protokół jodowy opisany. I tu już do tej kuracji oczyszczającej kroplami jodowymi potrzebne będą krople jodowe 5%. Jak to zrobić? Napisała właśnie nasza nieoceniona Hulda Clark w swojej książce Kuracja życia. Tutaj macie dokładny przepis, jak wykonać samodzielnie krople jodowe. Oczywiście jod i jodek potasu kupujemy w hurtowni chemicznej. Czyste do analiz. No jod nie może być inny, to pierwiastkowy jod, jodek potasu, czysty do analiz. I proszę dokładnie według tego przepisu wykonać. Uzyska pani litr doskonałego roztworu kropli jodowych 5%. Może pani obdarować całą rodzinę, przyjaciół i wszyscy mogą się oczyścić. A dokładnie jak to zrobić, to już jest taki wykład, bo tutaj nie chcę się powtarzać, państwo mogą to obejrzeć w każdej chwili. Mój wykład pod tytułem Te cudowne krople jodowe. To był wykład w Milówce, ma 3 odcinki i w tym ostatnim odcinku dokładnie krok po kroku mówiłam, jak właśnie się oczyszczamy za pomocą tych kropli jodowych. Dziękuję. I jeszcze bym dopytała, jeśli bym się tylko suplementowała, to czy również witamina C jest potrzebna? Nie. Przy kroplach jodowych nie wolno zażywać witaminy C. A sprawa jest prosta, dlatego że witamina C, kwas askorbinowy, jest silnym przeciwutleniaczem. A jod jest bardzo silnym utleniaczem. No i nie można tych dwóch związków przyjmować jednocześnie. Także kurację witaminą C robimy oddzielnie, a kurację kroplami jodowymi w zupełnie innym czasie. Okej, dziękuję. Ja natomiast chciałam zapytać o taką ogólną naszą sprawę, ogólnopolską, krajową, tu naszą śląską, z uwagi na to, że ta izolacja dzieci teraz podczas ich edukacji w domach spowodowała liczne takie zaburzenia psychiczne typu na przykład stany lękowe, autyzm, depresja, no i inne jeszcze schorzenia. Z tego, bo wiadomo, że i psycholodzy, i psychiatrzy biją na alarm. I pani sposobem, i pani zdaniem, co by pani proponowała, jak można pomóc tym dzieciom? No proszę pani, no żeby odwrócić teraz skutki tego wszystkiego, co się działo, no to po prostu trzeba z tymi dziećmi przebywać. Trzeba zachęcać te dzieci, żeby one wychodziły na podwórka, tak jak kiedyś się wychodziło. Żeby się spotykały, zapraszać do domu, niech te dzieci się odwiedzają, niech nocują u siebie, tak jak to dzieci mają w zwyczaju. Niech się razem bawią. Jeżeli chcą, to mogą chodzić na takie zajęcia dodatkowe, ale tylko takie, które im sprawiają przyjemność. Żeby to nie były zajęcia, że wie pani, że rodzice tam realizują swoje chore ambicje i wciskają dzieciom zajęcia.
zajęcia z tego, z tamtego, z owego i to dziecko biedne wieczorem pada. Chodzi o to, żeby one robiły to, co im sprawia przyjemność. Ja uważam też, że każdy świadomy rodzic powinien zabierać swoje dzieci w każdą sobotę i niedzielę chociażby za miasto, tak jak to się kiedyś robiło. Tak jak nas tatuś brał, mnie i siostrę, na rower i jechaliśmy za miasto. Za miastem spędzaliśmy całą sobotę, obserwowaliśmy rośliny, zwierzątka, owady, a wieczorem paliliśmy ognisko wspólnie i piekliśmy ziemniaki. I wszystkie dzieci, wszystkie, moje dzieci, ponieważ też tego doświadczyły, to one to pamiętają najlepiej. Co pamiętasz najlepiej z dzieciństwa? Jak razem jechaliśmy za miasto i piekliśmy w ognisku ziemniaki. Także w ten sposób trzeba. Dzieci powinny spędzać bardzo dużo czasu w naturze, bo to jest, taka jest natura dziecięca. Jeżeli one będą mogły pobiegać sobie boso po trawie, jeżeli one będą mogły się gdzieś powspinać, pochodzić z rodzicami na wycieczki, to cały ten lęk zniknie. Zniknie. Ja wiem, że to wyrządziło ogromne szkody. No ale to są dzieci. Wie pani, to się da jeszcze wszystko zregenerować. Ich mózgi się pięknie regenerują, tylko że potrzebny jest kontakt. Kontakt. No, ale dopóki do tego dojdzie, bo to na pewno zajmie pewien okres czasu, to jak w ogóle jeszcze im pomóc na przykład tak ziołami, czy jakimiś takimi. Proszę pani, no naprawdę wierzy pani, że są zioła, które zniwelują ten lęk, który powstał przez tą izolację i przez tą naukę domową przed komputerem? Nie ma czegoś takiego. Nie ma. Oczywiście można się ratować jakimiś tam kropelkami ziołowymi, które można wykonać własnoręcznie, ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Ja uważam, że najlepszą metodą jest zachęcanie dzieci, żeby uziemiały się, czyli biegały boso. Dlatego, że jak mają żywy kontakt z ziemią, to cały ten ładunek statyczny pochodzący właśnie z tych urządzeń, z tych komputerów, smartfonów, tego wszystkiego, ziemia nam zabiera, a oddaje w drugą stronę strumień wolnych elektronów. Dzieci, które biegają boso, które mają na to przyzwolenie od swoich rodziców i babć, bo wiele razy babcie właśnie wciskają dzieci w buciki. Nie wolno, nie wolno, ubierz buciki, ubierz czapeczkę. A dzieci chcą właśnie pobiegać boso. Także uziemianie i żywy kontakt z naturą to jest najlepsze lekarstwo, żeby te dzieci powróciły do tego normalnego stanu. Takie jest moje zdanie. No ale jak dzieci mieszkają w mieście... To trzeba je zabrać za miasto. Trzeba je zabrać za miasto. Ale proszę pani, ja też mieszkam w wielkim mieście, a moje dzieci w każdą sobotę i niedzielę, a nawet części, były za miastem. I mogły właśnie zobaczyć to i owo na własne oczy. Dwa słowa. Nie ma takiej wymówki. Jeszcze dwa słowa dopytam, tylko już abstrakuję od tego tematu. Czy te plastry kinoki są skuteczne i coś dają? Czy plastry kinoki są skuteczne? Tak. Proszę pani, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Owszem, one się tam zabarwiają na ciemno, ale ja bym raczej tu zapytała kogoś, kto to stosował. Kto stosował te plastry i po prostu może opowiedzieć o tych efektach. Ja nie stosowałam, ja uważam, że o wiele lepiej jest moczyć nogi w ziołach, wywarze z mchu, ze słomy owsianej albo chociażby z chlorku magnezu. Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie. Moja siostra przeszła COVID 4 miesiące temu. Dosyć łagodnie, tylko gorączka i straciła węch, ale od tamtego czasu ona straciła połowę włosów. I dalej wypadały. Co straciła? Bo nie połowę usłyszałam. Włosów. A, włosy jej wypadły, tak? Tak, i jakby cały czas ten proces trwa. I powiem szczerze, jest przerażona. Jak można to zatrzymać, sobie poradzić z tym? No tak, rzeczywiście powiem państwu, że dostałam setki wiadomości od kobiet zwłaszcza, bo może mężczyźni o tym tak nie mówią, że bardzo im wypadają włosy po tej chorobie, ale nie tylko po tej chorobie. Wiele kobiet, które w ogóle nie chorowały na to, też traci włosy. No i jakby się tak państwo rozejrzeli, tak zwłaszcza jakby się tak spojrzeli w górę, to zobaczycie, co tam lata nad naszymi głowami. Co jest nad naszymi głowami rozpylane? Wiecie państwo, no do was to chyba nie trzeba tego mówić, ale niektórzy to w ogóle nawet na to nie zwracają uwagi. Oni idą tak, prawda, z nosem w swoich sprawach, klapki na oczach i nic poza tym nie istnieje. Jak spojrzycie w górę, na niebo, no tak, latają samoloty. Ale wiecie, że zwykła taka smuga kondensacyjna z samolotu znika w ciągu 60 sekund. Natomiast tu już od rana, na przykład tam, gdzie ja mieszkam, nad Wrocławiem, latają samoloty, które kreślą różne figury geometryczne na niebie. Latają bez sensu. Tak i tak i tak i tak. Nie, zamiast lecieć z punktu A do punktu B, to one latają w różne strony. I te smugi, które one zostawiają, nie tylko, że nie znikają, one się rozszerzają i jak nawet rano świeci pięknie słońce, to już po 2-3 godzinach
jest mgła, jest szaro, po prostu dziwacznie. Przypuszczam, no to nie są tylko moje przypuszczenia. Wielu ludzi to potwierdziło, bo zrobili badania tego, co spada z góry. Że po prostu te chemiczne świństwa, które są rozpylane nad naszymi głowami, nie tylko wywołują tą modną chorobę, ale też właśnie te konsekwencje, takie jak właśnie utrata włosów. No cóż można na to poradzić? Po prostu gruntowne oczyszczanie organizmu. Gruntowne, więc najpierw albo solidna taka kuracja miesięczna dużymi dawkami witaminy C. Podawałam, jak to zrobić. Później oczyszczanie jelit dwukrotne. Można się oczyścić metodą Huldy Clark, albo już jeżeli nie podejrzewamy, że są pasożyty obecne w organizmie, no to od razu przejść do kuracji kroplami jodowymi, bo krople jodowe oczyszczają z aluminium oraz z metali ciężkich, z bromu, z fluoru, z różnych świństw. Ale powiem Państwu też, że z pasożytów też bym się oczyściła, dlatego że te świństwa, które na nas spadają, mogą po prostu tak obniżyć naszą odporność, że obecne tam i tak pasożyty, bo my wszyscy mamy pasożyty, tylko że my żyjemy z nimi w symbiozie. Dajemy sobie radę. Nasza naturalna odporność trzyma je w ryzach, trzyma je pod kontrolą, nie pozwala im się tak rozwinąć, żeby dawały objawy chorobowe. No a jeżeli ta nasza odporność została obniżona, bo przecież o to właśnie im chodziło, żeby obniżyć tą naszą odporność, no to te pasożyty po prostu się rozwinęły i mogły wreszcie się uaktywnić, dać o sobie znać. Także nie zaszkodziłoby takie oczyszczanie. No i później 4 razy oczyścić wątrobę, bo każdy płat wątroby jak gdyby odpowiada za oczyszczanie z innych substancji. Jeszcze mamy czas na 2 pytania, tak? To jeszcze ja w takim razie. Ja mam pytanie o dziecko, 4-letnie dziecko, czyste w każdym znaczeniu tego słowa, nie będę się tutaj... Nie poddane procedurom medycznym, dokładnie, żadnym... Wolne, biegające po trawie, nieograniczane ani przez rodziców, ani przez dziadków. Jedyne, co zastanawia, to rodzice mają wady wzroku, oboje mają wady wzroku. I pytanie odnośnie do dziecka, czy warto robić w ogóle diagnostykę, jeżeli dziecko, jeszcze dodam odrobaczane raz w roku, ziołowo oczywiście, wszystkie rzeczy naturalnie. Czy warto robić diagnostykę w takim razie, jeżeli u rodziców takie rzeczy są? I przy jeszcze rodzicach zapytam, czy coś takiego jak korekta laserowa wzroku, co jest kolejnym medycznym jakimś tam systemowym rozwiązaniem wciskanym bardzo nachalnie, czy to ma sens? Jeżeli chodzi o dziecko, to ja bym się nie martwiła, dlatego że moim zdaniem i nie tylko moim, z wieloma rozmawiałam naturoterapeutami na ten temat, z lekarzami, te takie wady wzroku u dzieci też są spowodowane przez te preparaty, po prostu podawane w pierwszej i nie tylko dobie życia. Więc jeżeli dziecko nie było poddane takim procedurom, to moim zdaniem jest bezpieczne. Natomiast Państwo, jeżeli chcecie się zdecydować na taki zabieg, to spróbujcie najpierw metodę naturalną, metodę Batesa. Spróbujcie i spróbujcie też zakraplać oczy 20% roztworem DMSO, dimetylosulfotlenek, kropelki 20%. To znaczy niektórzy zaczynają od 2%, od takiego stężenia 2%. Ja zaczęłam od 20% i bardzo mi pomogły, bardzo. Właśnie przy krótkowzroczności. I nie tylko, bo też miałam zapalenie oka. Także można to spróbować. Dziękuję. Metoda Batesa. Bates to jest nazwisko. Jest taka cieniutka książeczka. Samo leczenie wzroku metodą Batesa. Przeczytajcie sobie. To jest seria takich ćwiczeń, bardzo prostych, ale trzeba być konsekwentnym. I też wielu osobom bardzo pomogła. Także uzyskali lepsze widzenie. Ja mam jeszcze pytanie odnośnie wrzodów na jelicie grubym. To znaczy, jak sobie pomóc, tak? Tak, tak. Jak sobie pomóc? Proszę Państwa, bardzo dobrze leczą się wrzody jelit. Oczywiście, jak już Pan usunął przyczynę choroby, czyli martwe zęby, plomby amalgamatowe i oczyścił się Pan z pasożytów. Jeżeli już te 3 rzeczy Pan zrobił, to proszę sięgnąć do książki ojca Czesława Klimuszko pod tytułem Wróćmy do ziół leczniczych. Tutaj ojciec Klimuszko, nasz wspaniały zielarz, jasnowidz, podał właśnie wspaniałe mieszanki ziołowe. Naprawdę wypróbowałam, świetnie działają przy wrzodach żołądka, dwunastnicy, jelita grubego. Także po usunięciu przyczyn proszę po prostu zastosować którąś z tych mieszanek. Tylko bardzo proszę, zioła kupujemy od zielarzy, nie w sklepach zielarskich, tylko od zielarzy, czyli ludzi, którzy samodzielnie zbierają. Bo tylko te zioła mają wartość. Zioła ze sklepów zielarskich, niestety to jest też bardzo perfidne, no niestety są one higienizowane, czyli pozbawiane celowo wartości leczniczych, żeby ludzie zaczęli mówić jeden drugiemu,
Wiesz, leczyłem się ziołami, ale to mi nic nie dało. Pani Barbaro, ja bym chciał pani podziękować, bo 2 lata temu byłem w takiej ciężkiej sytuacji, że biodra moje były tak chore, że lekarz powiedział, że mi od razu 2 implanty zastosuje, prawda? No to więc na tym się najlepiej zarabia, tak, proszę pana, tak. To nie dziwimy się wcale. Zaszyki mi dawali takie po 200 zł w jedno biodro, później drugie biodro, prawda, i pokazywał, jakie to jest takie śliskie. Nic mi to nie pomogło, prawda? No ale wtedy jeszcze nic nie wiedziałem na ten temat, więc poszedłem do szpitala, zarejestrowałem się. No powiedzieli, no może 2-3 lata, może będzie szybciej, prawda, musi pan czekać na to. I w międzyczasie, pani Barbaro, ja buszuję po tym internecie, trafiłem na pani film, jak zażywać witaminę C. Do dzisiaj to piję, pani Barbaro, czuję się świetnie, chodzę kilometry, chodzę na spacery, a kiedyś jak poszedłem, ja wiem, 500 metrów od domu do takiego dużego Reala i wróciłem do domu, to jak spodnie zdjęłem, to płakałem, mówię do żony, kurczę, ja się chyba zatarłem, kurczę, bo tak mnie te biodra strasznie bolały, nie? I dlatego to mówię i dziękuję pani i tak samo, żeby to wszyscy wiedzieli, żeby oglądnęli ten film, jak zażywać witaminę C. Ona mi autentycznie pomogła. I, no jestem po prostu szczęśliwy przez to. I do dzisiaj piję. Jakby my poszli teraz do auta, to mam skarpetę i w tej skarpetce butelka. Ale... Proszę państwa, to pani tak Barbaro, może ale jeszcze coś, jeszcze teraz innej beczki. Już, jak to się mówi, pochwaliłem się, co osiągnęłem. A teraz, pani Barbaro, mówiła pani dużo na temat tego uziemienia. No kupiłem sobie prześcieradło uziemiające. Ona tam ma 500 tak, metrów tej wiem, tej co to jest, ale więcej... to nie jest to samo, proszę pana. Nie jest dobrze, to samo? Jak pan jest w domu i korzysta pan do z tego prześcieradła, dobrze. Ale proszę pana, naprawdę nic nie zastąpi takiego ja żywego kontaktu z ziemią. No ale lepszy ryc niż nic. No lepszy ryc niż nic, ale to, ale czy to jest ryc? Czy to jest ryc? Nie, nie. Nawet nie. Jak pan mieszka na 10. piętrze, może pan zjechać windą, zdjąć klapki i pochodzić po trawniku. A że sąsiedzi, którzy chodzą z psami, sobie będą kółeczka na głowie kręcić, zawsze proszę chodzę się na boso. Nie przejmować. Oni jutro zrobią to samo. Proszę państwa, to już tak na zakończenie. Bo co, gratuluję panu w ogóle, bo jest pan przykładem człowieka, który wziął sprawy w swoje ręce. Po prostu szukał pan i znalazł Ale muszę pan. Coś powiedzieć, że jednak ten materac, ten prześladu mi pomogło. Bo bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Ja nie mogłem spać. Ja już myślałem, że do końca życia będę się męczył zaśnięciem. Bardzo dobrze. Patrzę, godzina bardzo taka, dobrze. Godzina taka. Nie mogę zasnąć. A teraz... Tak. To ile to mam ten prześladu? Jeżeli jest skuteczne, znaczy, nie cały że jest miesiąc, dobre. Nie oczywiście. Cały miesiąc mam ten... I już lepiej śpię. To już widzę, pięknie. Że coś się ze mną dzieje pozytywnego. No widzi pan, no tak to jest w Polsce, no. Proszę państwa, to tak podsumuję nie, może nie to. Nie sprzedaję, nie sprzedaję. Synowi kupiłem, proszę pana. To tak może już takie podsumowanie na koniec. Dlaczego panu pomogła ta witamina C? Dlatego, że witamina C jest niezbędnym składnikiem, żeby w ogóle w naszym organizmie zachodziła synteza kolagenu. Kolagenu. Nawet żebyśmy jedli nie wiadomo jak drogi kolagen, łykali w kapsułkach, kolagen rybi, wołowy, świński, nic nam to nie da. Nic. Dlatego, że organizm, owszem, weźmie sobie z tego składniki, on rozłoży ten kolagen rybi, świński i tak dalej na aminokwasy i my to przyswoimy. Ale w ogóle, żeby wytworzyć własny, nasz ludzki kolagen, musimy mieć witaminę C. A że człowiek nie wytwarza sam witaminy C, nie wiemy czemu, kiedyś podobno wytwarzaliśmy, ale być może nam ktoś ten gen wyłączył, musimy ją przyjmować z pożywieniem. I teraz, owszem, w pożywieniu może być witamina C, jeżeli dbamy o dobre, nieprzetworzone pożywienie. Natomiast tu już jak pan miał taki stan zaawansowany, czyli chroniczny niedobór witaminy C, czyli szkorbut inaczej, ale już taki właśnie jak tu pan opisał, że to się objawiało już zniszczeniem tych stawów biodrowych, tak? No to już pan musiał przyjmować te dawki terapeutyczne, czyli zacząć od 10 gramów dziennie w dawkach podzielonych. A czemu pan mówi w skarpecie? Bo ta metoda polega na tym, żeby rozpuścić sobie w butelce z miodem, z dziką różą i rutą, witaminę C, 10 gramów, a nosimy w ciemnej szmatce, w skarpecie, żeby nam się nie utleniała pod wpływem światła. Dlatego, że kwas askorbinowy jest wrażliwy na światło i się utlenia. A to trzeba pić przez cały dzień. Proszę bardzo, oczywiście. Dziękuję państwu serdecznie. Wiem. Czas już minął. Dziękuję.
Na wasze pytania odpowiadała magister farmacji, naturoterapeutka Barbara Kazana. Wielkie brawa jeszcze raz.